Cześć! Dzisiaj przygotowujemy pyszną zupę, można nazwać, jest to danie tak naprawdę, hot pot. Będzie mnóstwo smaku, jest sporo składników, ale warto się przygotować do tego przepisu, zdobyć te składniki, bo jest rewelacyjnie i pysznie. Pierwszym nietypowym składnikiem jest łój wołowy. Może się wydawać, że ciężko jest go dostać, ale spokojnie zamówisz go przez internet. Nie jest to żaden problem lub w dużych sieciach handlowych. Też żaden kłopot, dostaniesz po prostu w takim słoiczku. A dlaczego właśnie łój wołowy, a nie smalec albo na przykład oliwa? Po pierwsze, łój wołowy zawiera bardzo dużo smaków, aromatów i po prostu one będą później w naszym hotpocie pływały sobie i drażniły Twoje kubki smakowe, wynosząc je po prostu na eksplozję tego, co będzie w tym hotpocie. Mało tego, frytki belgijskie są smażone na właśnie łoju wołowym, dlatego że mają pyszny smak, a poza tym ten tłuszcz ma wysoką temperaturę palenia się, więc wydobędziemy z tych przypraw zaraz wszystkie pyszne aromaty i przesiąkną one właśnie do tego tłuszczu. Tłuszcz mamy rozgrzany, dorzucamy sobie teraz chili, tak żeby one się przesmażyły w pierwszej kolejności. Następnym składnikiem jest kora cynamonu. Dorzucamy ją. Gwiazdki anyżu, piękny, korzenny smak. Pieprz syczuański. I całość podlewamy tak, żeby te aromaty się połączyły, a w całej kuchni już pachnie i sąsiadka słyszy, że idzie. I smażymy tak 3-4 minuty. Ważne, żeby regulować temperaturę, żeby nie była za wysoka, żeby nam się to po prostu nie zjarało. Ma się to po prostu lekko zarumienić i oddać swoje aromaty do tłuszczu. I teraz wsadzimy sobie grube przyprawy. Przyprawy duże już oddzielone, kroimy dymkę po prostu na większe kawałki, ją też będziemy sobie cedzić, chodzi tylko o smak, żeby oddała i dorzucamy ją do środka. Od razu dorzucamy sobie drobno siekany czosnek oraz imbir. I teraz wszystko musimy też zarumienić, ale nie spalić, bo i czosnek i imbir będzie gorzki, jak się nam po prostu przyjara. Cedzimy sobie warzywa. Dodajemy sobie teraz tobujiang, to jest taka pasta ostra z papryki. Czarna fasola z chili, spokojnie, nie martw się, te składniki naprawdę, spokojnie zamówisz przez internet, nie ma z tym najmniejszego problemu. O, teraz to się zadziało. I uwaga, teraz dolewamy wina Shaoxing. No i bazę do naszego hot potu mamy już gotową. To teraz przelewamy, może się wystudzić, ale my zaraz będziemy szybko robili właśnie z tego już ten nasz pyszny kociołek. Ale to... Ależ to ma zapachów. Baza jest gotowa. Ważne, że jak przygotowujesz, bo to jest oczywiście większa ilość, żebyś mógł to później sobie zamrozić i żebyś, tylko jak masz ochotę, dodał to po prostu do bulionu i masz pysznego hot pota. Jak przelewasz i zostawiasz to na później, to po prostu przelej to w płaskie naczynie, tak żeby można było ładnie wszystkie kawałki pokroić i żeby w każdym było tyle samo po prostu przypraw, czyli tej pasty, którą dawaliśmy na sam koniec. Teraz przechodzimy już do bazy. Czyli mamy tutaj bulion. Bulion bardzo prosty, bo po prostu jest kurczak, do tego jest imbir, jest czosnek przekrojony na pół, kawałek marchewki. Wszystkie składniki masz na dole pod filmikiem. Skorzystaj z nich, żeby przygotować ten bulion. Do bulionu nie dodajemy żadnych przypraw, żadnej soli, bo za chwileczkę tutaj wjeżdża gość programu i będzie on z bardzo prostym składem. Oglądaj dalej, dowiesz się zaraz. No i tu mamy po prostu kurczaka. Mamy tutaj dymkę, o, tak jak widzisz, i zieloną, i białą część, kawałek marcheweczki i gdzieś powinien, o, widzisz, i tutaj mamy imbirę, który pływa. I tu mamy wszystko, czosnek, imbir, dymka, jest chicken, jest pysznie. I przelewamy teraz z powrotem do łoka cały bulion, bez oczywiście warzywek. Bulion przelany, zagotowujemy go sobie. Dodajemy sobie już olej sezamowy. Ocet ryżowy, ja dziś używam białego, ale możesz użyć też czarnego, fajnie będzie tu pasował. Bulion nam się zagotowuje, a powiem Ci trochę o naszym pysznym składniku, który zawiera mnóstwo umami. Jest to naturalnie ważony sos sojowy Kikkoman, który ma bardzo prosty skład i to tylko 4 składniki. Jest to woda, ziarno soi, pszenica oraz sól. Wzbogaci smak każdej Twojej potrawy, nie tylko azjatyckiej, ale również europejskiej. Wypróbuj u siebie w kuchni, szalej z nim na co dzień. Teraz odrobinę sobie zamieszamy tak, żeby
wszystkie przyprawy, które tam zostały, o widzisz, żeby nam się ładnie połączyły i bierzemy konkretną łyżkę i dodajemy do hot potu. O tak. Dodaj oczywiście ile lubisz, jest to dość pikantne. Śmiało druga łyżka pójdzie na taką ilość i mieszamy sobie tak, żeby składniki się połączyły. Jakie pyszne. Mnóstwo przypraw, które po prostu aż eksplodują w kubkach smakowych. I do tego ten taki pyszny posmaczek właśnie wołowiny. To jest to, co postawi cię po ciężkiej nocy na nogi i uwierz mi, będziesz miał siłę na kolejną noc. Kroimy sobie pak choi. Te takie kawałki zostajemy dłuższe, a łodyżki na drobniejsze, tak żeby sobie gdzieś tam pływały w zupie. I teraz, jeśli przygotowujesz hot pot właśnie dla dwóch osób i po prostu no, nie chce się bawić taką celebrację, tylko masz ochotę zjeść coś pysznego i już jak czujesz te zapachy, to po prostu już to chcesz zrobić, więc wrzucasz te wszystkie składniki właśnie tutaj do woka albo na przykład do garnka, w którym przygotowujesz, a w takiej klasycznej wersji bulion stawiany jest na środku stołu i do tego masz te wszystkie składniki dookoła, maczając sobie w tym bulionie składniki właśnie spożywasz, popijając ten bulion także. Ale dzisiaj robimy takie jednogarnkowe na leniucha. Dorzucamy sobie łodyżki pak choi'u. Jeśli nie dostaniesz pak choi, może to być też na przykład kapusta pekińska po prostu. Też będzie fajnie tutaj pasowała. I tu na talerzu mamy grzybki enoki. Lądują do środka. Dalej shimeji. Proszę bardzo. Kiełki fasoli mung. Korzeń lotosu. Hop, gdzieś tam nam będzie pływał w środku. I do tego makaron ryżowy ląduje tutaj, proszę bardzo. Tu mamy antrykot wołowy, bardzo ładny mi się dzisiaj udało dostać właśnie z takimi przerostami. No oczywiście tak naprawdę do środka tutaj możesz dać rzeczy, które lubisz. Nie musi to być wołowina, może to być też na przykład kurczak z tego rosołu, który gotowaliśmy, z bulionu, przepraszam. Zobacz, jak ona jest pięknie poprzerastana. Ona zanurzona tutaj w tym naszym bulionie będzie po prostu niebo w gębie. I cieniutko kroimy. I dokładamy sobie wołowinę do środka. I tak naprawdę już hot pot wydany. Można próbować. Pięknie wygląda, aromatycznie pachnie. A jak smakuje hot pot? Ilość tych przypraw, która jest użyta, jest po prostu jakąś bombą i eksploduje w buzi, po prostu wynosi cię na inny level. Podobał ci się ten przepis? Kliknij lajka, na dole w komentarzu daj znać, jak wyszedł ci ten hot pot. A jeśli jesteś fanem sosu sojowego, to uwaga, specjalnie właśnie dla was fani jest teraz limitowana butelka w bardzo krótkim czasie, gdzie można ją sobie postawić później pięknie na półeczce albo korzystać z niej, bo po prostu jest piękna. Tymczasem do usłyszenia, do następnego przepisu. Trzymaj się, cześć!